Dzień dobry, witam serdecznie w Sandomierzu, chociaż nie w Sandomierzu, Festiwal Filmów i Ludzi Niezwykłych Janko Masa. Dzień dobry, Janie, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Łukaszu. No, nie w Sandomierzu, bo jesteśmy w swoich mieszkaniach. Do tego Państwo też już się przyzwyczailiście i my niestety, przynajmniej w 2020 roku, musimy, chcąc nie chcąc, się przyzwyczajać. Sandomierz ma tak niezwykłą atmosferę i festiwal ma tak niezwykłą atmosferę. Podkreślam to słowo niezwykłe, bo to jest przecież logo festiwalu i hasło festiwalu, że trzeba tam być, trzeba to poczuć, żeby w pełni móc funkcjonować, ale chwilowo, jak się nie ma, co się lubi, no to się lubi, co się ma. I dla Państwa, dla widzów i przyjaciół festiwalu porozmawiamy po prostu online. Janku, nagrodę, którą w tym roku otrzymałeś i otrzymasz, bo mam nadzieję, odbierzesz ją w roku następnym, na przełomie czerwca i lipca, odbędzie się kolejna edycja festiwalu. To jest korona sandomierska. No jak się Korona. to jest korona. No nie sądzę, że i to jest autentyczna korona. Nie sądzę, żebyś miał już koronę, chyba że taką z bibuły dla dzieci robioną na Kinderball. No to jak się czujesz jako król, najpierw zapytam, czy królewicz raczej, no sądząc z twojego tytułu. Bardzo się cieszę, nie wiedziałem, że taka nagroda. Cudnie. Cudnie, no tak, to jest, jeżeli uda nam się spotkać, bo będzie możliwość taka już w czerwcu, lipcu, że będzie można, no to bycie pierwsza rzecz, która mi się wydarzyłaby w życiu, czyli bycie ukoronowanym po tym całym czasie bycia w lochu. Zamkniętym, to cudownie. Poza tym w Sandomierzu nigdy nie byłem. Słyszałem tyle rzeczy dobrych na ten temat, na temat tego miejsca, że no i na temat waszego festiwalu, że bardzo bym chciał, bardzo się cieszę. No, wow, korona. A dlaczego korona? No nie wiem, to by się trzeba było Trzeba każdy. było zapytać. Myślę, że po prostu na tym festiwalu się tak honoruje twórców i to nie jest takie wielkie rozdawnictwo, więc radzę ci doceń tę nagrodę, tylko to No jest Maxa, no. jedna nagroda dla reżysera w roku, że no, po królewsku się ich traktuje, a miasto też związane z tradycjami królewskimi i szlacheckimi i dworskimi, więc myślę, że będziesz się też, no nie chcę powiedzieć, czuł idealnie, bo ty raczej z innego rozdania, nie szlacheckiego i dworskiego, tak jak cię znam, ale jednak myślę, że będzie ci bardzo do twarzy w koronie. A tak zapytam, zanim porozmawiamy na inne, poważniejsze tematy, czy na przykład w dzieciństwie interesowałeś się, bo ja bardzo w sumie pamiętam serial Królowa Bona Janusza Majewskiego, mój ulubiony. Czy interesowałeś się takimi właśnie Jagiełłą, Wawelem, Aha. Sandomierzem, takimi sprawami związanymi z przeszłością Polski, z historią Polski, z królami, królewiczami, królewnymi i tak dalej, i tak dalej? Nie, no jasne, oczywiście, tylko to było w sferze takiej bajkowej, wiesz, nigdy, ja dopiero całkiem niedawno w ogóle zacząłem historię traktować jak to, co jest dzisiaj. Coś takiego się zaczyna robić chyba z wiekiem, kiedy nagle patrzysz na albumy jakby z dzieciństwa i nagle widzisz takie śmieszne samochody, ludzie są śmiesznie ubrani, a ty sam miałeś śmieszną fryzurę i wtedy chyba się robi coś takiego z głową, że kurczę, a to było takie prawdziwe, no nie wierzę, że byłem tak głupi, żeby mieć śmieszną fryzurę, czy to był mój wybór na wtedy, czyli no inaczej muszę zacząć traktować ludzi, którzy ubierali na głowę korony i mieli dwory i nie wiem... Po prostu mieli poddanych, którzy się rzucali na ziemię, bo to była realność na wtedy. I naprawdę dopiero z wiekiem zacząłem, muszę przyznać, szanować historię w taki sposób niewyobrażony, a realistyczny. I dopiero wtedy zaczął być dla mnie
smakowity fakt, że któryś z naszych władców poślubia dwunastolatkę, albo smakowity w tym sensie, że jest niesamowity, bo pozwalało na to prawo. Czyli jakby moja głowa zaczyna nagle myśleć o tym jako o realnej możliwości, a nie tylko jakimś po prostu jakiejś bajce. To jest jakby niemożliwe do wyobrażenia sobie. I takich rzeczy po prostu w związku właśnie z teraz właśnie z, przepraszam, że to powiem, z serialem Gra o Tron, zacząłem nagle jakby przeszczepiać na grunt nasz. Zawsze się interesowałem fantasy, więc jakby to może też dlatego fantasy kocha te czasy królów, rycerzy i tak dalej, więc bardzo dużo czytałem właśnie Tolkiena i Urszuli Le Guin i te jakby wszystkie te cały ten świat, bestiarium w ogóle tego świata, świat wyobrażony wtedy. Więc tak, więc korony mi się z tym kojarzą. W pierwszej chwili odruch Pawłowa mi nakazuje iść w stronę bajki, ale potem, znaczy jakby wiem teraz już, z czym to się wiąże. No, tak mi się wydaje. Znaczy jakby widzę nawet tęsknotę ludzi dzisiaj pewnych, niebezpieczną do tego, żeby wrócić do ścisłej hierarchii, czyli taką tęsknotę za brakiem demokracji. I myślę, to jest tęsknota za czasami monarchii. To zupełnie inne przybiera dla mnie barwy. Trochę o tym zrobiłem Hejtera, też film. No tak, to jest pragnienie o tym, żeby być lepszym, a to czy znaleźć się w perspektywie świata, który projektujemy z naszej perspektywy jako gorsze, czy mniej elegancki, zwał jak zwał. W gruncie rzeczy o tym istotnie opowiadasz w Hejterze, ale o tym jeszcze może sobie za chwilę porozmawiamy, natomiast no muszę ci powiedzieć, bo skoro wizyta w Baranowie Sandomierskim i w Sandomierzu, bo to jest często taka trasa, którą się zwiedza jednego dnia na przykład, to tam się czuję taki oddech właśnie historii, ponieważ jest to piękne miasto, które jest jeszcze bardzo, myślę, że też niesamowite, że pomógł w tym w dużym stopniu, myślę, festiwal Kasi Kubackiej i serial Ojciec Mateusz, że ono się bardzo zmieniło, odkąd ja tam przyjeżdżałem wiele lat temu, na plus, to znaczy wiele powstało miejsc, które wypiękniały w związku z popularnością Sandomierza, ale absolutnie tam można się zaszyć i nie tylko wejść w tę historię oddaloną o 100 i 200 lat, ale gdzieś poczuć klimat, no przecież Iwaszkiewicza, który tam jeździł non-stop i tam powstały jego arcydzieła, największe może, i Myśliwskiego, który też jest przecież widnokrąg, no, wszystkie jego utwory, to te słynne, to są okolice Sandomierza albo sam Sandomierz, który gra w nim ważną rolę. Ale schodząc z Sandomierza i z Królestwa dla Jana Komasy na hasło tego festiwalu, które pojawiło się zanim to stało się popularne, bo dzisiaj to słowo jest zdecydowanie nadużywane, wszystko już jest niezwykłe. Festiwal był pierwszy, kiedy to jeszcze nie było takie modne, i chciałbym ciebie zapytać, żebyś też nie bał się nawet banału, co to jest niezwykłość, bo jesteś reżyserem niezwykłym na tym festiwalu, tak zostałeś etykietowany, tak uznany, to bardzo miło być uznanym za niezwykłego człowieka, niezwykłego artystę, ale dla ciebie czym jest pojęcie niezwykłości w sztuce i w życiu? Znaczy ja muszę powiedzieć trochę arebur, że dla mnie niezwykłość jest stanem normalnym. I to nie jest, dla mnie niezwykłość nie jest wyznacznikiem wartości tego, że ktoś jest, bo też można powiedzieć, że ktoś jest niezwykle piękny albo i tak dalej, i to jest jakby na plus, ale po prostu uważam, że ludzie w ogóle są niezwykli i ja właśnie mnie zastanawia, czym jest zwykłość, znaczy jakby co powoduje, że dużo osób chce zrezygnować
ze siebie i być takimi jak wszyscy. I jakby to mnie zawsze zastanawiało. W moich filmach bardzo się jakoś bardzo lubię bohaterów, którzy walczą o jakąś swoją i tożsamość, lub bawią się tożsamością, lub bawią się tym, kim są, i jakby mają w tym właśnie więcej czelności. I to jest taka walka o stan zerowy, o taki nam przyrodzony. I raczej uważam, że jedyne, co przez życie się uczymy, to, że właśnie, żeby tę swoją własną niezwykłość trochę dostosowywać i się jej trochę wstydzić. Czyli po prostu to jest dla mnie, także tak czuję, to jest to, co rzeczywiście czuję, i dużo się zastanawiam nad zwykłością w kontekście tego, że uważam, że wszyscy jesteśmy niezwykli, i zamiast tę niezwykłość okazywać, znaczy w sensie nawet nie, że sztucznie podbijać, ale żeby po prostu nie wstydzić się jej, to ją ukrywamy jako taką jakąś zaszłość dziwną, coś takiego właśnie, z czego nie chcemy, bo to nie jest trochę jakby popularne nasze i tak dalej. Więc tak to czytam. Dlatego powiedzenie komuś, że jest niezwykły, jest oczywiście bardzo miłe, ale w tym kontekście, ale w niektórych środowiskach i kulturach też trzeba powiedzieć, że jest to niebezpieczne, że jest się niezwykłym. Że nie jest to poczytywane jako po prostu zaleta. I dlatego uważam, że walka o niezwykłość jest w jakimś sensie walką o, dla mnie na przykład, znaczy robienie filmów to jest walka o niezwykłość po prostu, która jest, uważam, stanem, żeby się, powtarzam się, że stanem naszym własnym, przyrodzonym. Więc krąży to tak, jakby chciałbym poprzez to, czym się zajmuję i co robię, trochę jakby zachęcić po prostu, nie wiem, jakoś spowodować, że ludzie byliby odważniejsi też na siebie, i poprzez to, że moi bohaterowie często zakładają maski właśnie. Bo w trzech filmach mam cały czas bohatera, który próbuje znaleźć siebie, więc poprzez eksperymentowanie. Może też dlatego młodzi ludzie mnie też interesowali w filmach. Może czas się zająć czymś poważniejszym niż tylko dorastaniem. Ale wiesz co, nie wiem, bo to trzeba by znowu znaleźć etymologię, dlaczego w tym roku dostałeś ty tę nagrodę. Myślę, że oczywiście chodzi o ten no, niezwykły zupełnie pod względem sukcesów rok dla ciebie. Zaczęło się od nominacji do Oscara. Potem była nagroda w Tribece za Hejtera, a potem była pandemia i wszystko zamknęli ci, i film nawet Hejter nie mógł wejść do kin. Ale o smutnych rzeczach dzisiaj nie mówmy, bo jest ich bardzo dużo, i dzisiaj porozmawiajmy o niezwykłych rzeczach, dobrych rzeczach, w tym niezwykłym, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tym pozytywnym, tak. Bo myślę, a nawet jestem pewien, że znając organizatorów festiwalu, znając dobrze Kasię Kubacką-Seweryn, na tym, to wyróżnia oczywiście Sandomierz, na tym festiwalu bardzo promowane, przestrzegane i doceniane jest aktywizowanie młodych ludzi, bardzo młodych dzieciaków, ale młodzieży. I nie chodzi tylko o wolontariat, ale szereg akcji animujących, edukacyjnych dzieci, młodzież również. No a to jest trochę twój temat, a nawet bardzo twój temat. I jak się przygląda tej drodze, to nawet w tych filmach zakrojonych na wielką skalę, jak Miasto 44, to również przypatrywałeś się tej rzeczywistości z perspektywy. No już w tym momencie my trochę to samo pokolenie, znacznie od nas młodszych ludzi, prawda? Maciek Musiałowski, który zagrał w Hejterze, to w gruncie, to przecież mój student jest, jeden z moich studentów byłych, więc to już trudno, żebyśmy mówili jako my młodzi zdolni. Przepraszam za tę liczbę mnogą, no ale znamy się od wielu lat. Nie no, tak, oczywiście. Znaczy to jest niby taki sobie temat, ale jest to temat. Ja muszę go przepracować, bo zacząłem bardzo wcześnie po prostu pracować i zawsze byłem najmłodszym na planie i przestaję być. I to jest niezwykłe, takie znowu niezwykłe. I
Znowu to słowo. I daje mi dużo do myślenia. Moi bohaterowie też zaczynają być ode mnie już tak młodsi, że w zasadzie moja córka już jest w ich wieku. To jest też jakby też po prostu takie uderzenie rzeczywistości. Ciągnie mnie do starszych bohaterów jakoś z wiekiem, ale co ciekawe, mam dwa czy trzy kolejne projekty znowu z młodymi. Nie wiem, jakby. Nie wiem, no może po prostu muszę im zawyżyć wiek sztucznie i koniec, przestać się już w to bawić. Ale coś mnie fascynuje właśnie w dorastaniu, w młodych ludziach, na siedzących okrakiem, na takim płocie pomiędzy byciem dzieckiem a byciem dorosłym. Tam jest jakiś moment prawdy w życiu, taki moment może, który ja sam też przepracowywałem bardzo mocno. Tak do bólu mocno, jak dorastałem. Coś tam było takiego i nie wiem, fascynuje mnie to. A też jak się zestawia bohatera z pierwszej sali samobójców, z hejterem, młodego człowieka granego przez Bartosza Bielenie z Bożego Ciała, dzieciaków z 45 roku, to ty to różnicujesz swoje postrzeganie ich w sensie historycznym, również to są młodzi, po prostu młodzi ludzie i ewidentnie masz klucz do tej grupy, nawet zaryzykowałbym, że najwłaściwszy, najcelniejszy spośród młodych reżyserów polskiego kina, to ciekawi mnie to, czy w twoim przekonaniu jest coś takiego, jak, bo mówiłeś przed chwilą o tym problemie tożsamości młodego człowieka i zestawiając nawet z samym sobą. Czy jest coś wspólnego ewidentnie dla ciebie w tych portretach młodych ludzi, które nam przybliżasz? To znaczy, znowu słowo niezwykłe. Wszystko, co nasi bohaterowie postanawiają robić w moich filmach, to jest jakby jakiś rodzaj wmieszania się w niezwykłość. W coś, co im się wydaje niezwykłe. Takie właśnie chcą przygody, niezwykłej przygody. Dominik z sali samobójców uważa salę samobójców i dziewczynę Sylwię za niezwykłą. Znaczy nie jest, że to jest na tyle pociągające, że on za tym idzie i nagle znajduje się w połowie filmu w samym środku świata, który jest dla niego nowy i którego on nie zna. Tak samo bohaterowie Miasta 44 przecież w ogóle powstanie, że można przeciwko czemuś się zbuntować i wreszcie czuć się jakby silnymi, wolnymi, nieupodlonymi. Jest jakimś rodzajem przygody, walki o kolegów, koleżanki. W Bożym Ciele bycie księdzem i nagle moment, kiedy cały kościół na ciebie patrzy i ludziom zaczyna na tobie zależeć, a byłeś nikim na dole drabiny społecznej. Tak jak tam jeden policjant mówi na początku, że wręcz używa słowa gnida. Więc jakby i stajesz się niezwykłym nagle po całym życiu bycia właśnie przeźroczystym. I w Hejterze, gdzie ta rodzina, do której dąży główny bohater, żeby być ich częścią, ona jest i on się miesza w przygodę, która gdzie zaczyna się czuć, przestaje się czuć jak nikt. On krzyczy, ma taki moment, że nie jestem nikim, rozumiesz? Nie jestem nikim. Więc to jest pogoń za niezwykłością. To jest taki moment w życiu, kiedy zostajemy, jakby świat jest w ogóle niezwykły wtedy i mamy tyle możliwości i ci moi bohaterowie gdzieś tam rzucają się w którąś z nich. Jest coś takiego, że potem, jak już się to dzieje w życiu, to jest to poczytywane znowu. Często tak mi się wydaje, jest to poczytywane za dziecinne. A dziecinny jest używane jako słowo, które ma nas karcić. Czyli w jakimś sensie ta niezwykłość zaczyna być balastem w takim społeczeństwie znormalizowanym. Jest tyle filmów o tym, kiedy dorosły postanawia zrobić coś niezwykłego i to jest teraz film Tomasa Winterberga, który tyle dostał i właśnie tam dorośli postanawiają też zrobić coś niezwykłego. Co jakby, jak się o tym myśli,
bo postanawiają być lekko na rauszu przez cały film. Więc jakby to jest coś takiego, że wtedy się ich traktuje jak takich trochę dzieciaków, którzy no, chcą się wyszumieć, ale może sobie przypomnie, bo mają kryzys wieku średniego i tak dalej. Więc jest coś takiego w młodych ludziach, że się rzucają w niezwykłość i to mnie trochę fascynuje. Poza tą niezwykłością, która jest wspaniale, bo to idealnie, cieszę się, że nadużywamy tego wyrazu, bo myślę, że to jest upragnione akurat w kontekście tej rozmowy, tej nagrody i tej idei festiwalu, ale ten rok, obiecałam, że nie będziemy narzekać, ale trochę trzeba też powiedzieć serio, uświadomił i utrwalił niestety to, co tak mocno pojawiło się i zaistniało dzięki twojemu filmowi Hejter, Sala Samobójców, czyli funkcjonowanie, no powiem złości w sieci. Ten wyraz hejt od nienawiści, to czasami nie musi się przejawiać wręcz w agresji, wręcz w jakichś pogróżkach śmierci, ale kiedy niestety nie wszystkie te popularne portale zrezygnowały z komentarzy, większość zrezygnowała, bo to się wylewało po prostu jad ludzki, ale kiedykolwiek zdarza mi się właśnie, staram się tego nie robić świadomie, ale zerknąć na jakąkolwiek, wszystko jedno jaką, czy to będą wiadomości rolnicze, czy wypowiedź Dudy, czy jakieś wyznanie Maryli Rodowicz. Naprawdę wszystko jedno, kto i o czym i kiedy mówi. Właściwie prawie wszystkie te komentarze są złośliwe, intencjonalnie złośliwe. Że ta rzeczywistość, w której jesteśmy zamknięci w domu i tylko patrzymy, tak jak ja na ciebie teraz z przyjaźnią patrzę, Janku, do świata, którego nie możemy dotknąć, bo w ogóle nie możemy się dotykać, wywołuje jakieś słabe reakcje. I nie wszystko chyba możemy zrzucić winę na to zamknięcie, na spadki psychiczne, na brak pracy, brak perspektyw. Jak ty to traktujesz i jak w tej perspektywie właśnie po tych paru miesiącach też, no myślę, dla twórcy jest to bardzo przygnębiające, że film, którym włożył parę lat życia, nie mógł się spotkać z publicznością kinową, on sobie bardzo dobrze radzi w internecie, ale no, to kino zostało ci odebrane i jeżeli wróci, to pewnie już nie na taką skalę, jaką byś sobie wyobrażał. Jednym słowem, jak postrzegasz właśnie ten wyraz hejter, który pojawił się w tytule, w związku z tym, co się cały czas dzieje i chyba jednak niestety eskaluje. Dokładnie, znaczy to jest coś takiego, że rzeczywiście wydarzyła się rzecz bez precedensu w historii. Znowu, jak rozmawiamy o historii, a dużo właśnie o tym czytam, w ogóle fascynuje mnie też technologia, bo ona jest też niezwykła, bo trzeba mieć niezwykły umysł, żeby tam wymyślić coś zupełnie nowego, a bardzo dużo nowych rzeczy właśnie wymyśla się na polu technologii. I technologia spowodowała, że agresja zawsze była w ludziach. Złość, niechęć, ale też nieufność do faktów. Tylko że ci ludzie dzięki internetowi, który miał nas wyzwolić i być tylko i wyłącznie drogą ku oświeceniu, ci ludzie się odnaleźli. I nagle jak się odnaleźli, zaczęli się gromadzić w grupy, to z początku się nam wydawało, że korzystają z wolności słowa, ale potem jak zobaczyliśmy, że to zagraża systemowi, co więcej, jak się zbierze taka masa krytyczna, to ona zaczyna w jakimś sensie działać jak wirus i zarażać ludzi, którzy na przykład byli krytyczni, ale nie na tyle, żeby polemizować z faktami. Nagle ci ludzie zaczęli przechodzić taką drogę od ludzi krytycznych do ludzi fanatycznych, co jest zjawiskiem, które widzę wokół siebie, nawet bardzo bliskiej mojej obecności. I to dotyczy różnych po prostu dalszej rodziny, sąsiadów, przyjaciół, którzy może już nie są przyjaciółmi. Jak to się zaczęło dziać te parę lat temu, niedawno tak naprawdę,
to wtedy sobie uświadomiłem, że to nie jest jakaś rzecz, która jest przypadkowa, że widocznie musiał powstać jakiś rodzaj algorytmu, jakiś rodzaj profesji, która, jakiś rodzaj przestrzeni w społeczeństwie na ludzi, którzy po prostu zajmują się na co dzień tymi emocjami, kanalizują je. Albo w tych wszystkich zawodach, które były wcześniej, ten margines ludzi, ten margines ludzi, który umiał tym kanalizować, ten taki, bo to jest rodzaj talentu. Zawsze zwracam uwagę na to, kiedy jakiś znajomy czy znajoma w towarzystwie, zawsze znajdowała się jakaś taka osoba, która umiała tak pokierować rozmową, że napuszczała niechcący zupełnie na siebie dwie, trzy osoby. I na tym dobrze wychodziła. Jest to jakiś rodzaj takiego, nie wiem, takiej tendencji emocjonalnej. Może z czegoś to wynika, nie jestem psychologiem. Natomiast jest coś takiego, że ten talent był po prostu jakimś pobocznym talentem, który właśnie dzięki temu, że te ogromne masy zaczęły być do zagospodarowania, ten talent się ujawnił. I ci politycy, ci przywódcy, ci intelektualiści, ci dziennikarze, ci reżyserzy, ci artyści, wszyscy ci ludzie, ten margines, taki margines, który miał ten talent w jakimś sensie, ale go nigdy nie mógł wykorzystać, bo nie było jakby na czym jechać i nie było tej fali, na której można surfować. Nagle ta fala wybiła i dokładnie tych ludzi wyniosło. I uważam, że to są właśnie, ja to nazwałem hejterzy nie internetowi, tylko tacy jakby ci, którzy umieją, mają taki wyjątkową na te czasy umiejętność po prostu posługiwania się naszą słabością. I to jest taki czas, oni się tu odnajdują najlepiej. Spójrzmy w repertuary, spójrzmy w to, co się najlepiej czyta, to, co jest klikalne, to, kto jest najbardziej cytowany, to, kto ma największe osiągi na Twitterze czy followersów i z czego to wynika? No właśnie z tej umiejętności surfowania na tej naszej fali najbardziej gorącej, takiej wrzącej fali, takich fala wrzątku wezbrała. I tylko ci właśnie, co Bartoszewski kiedyś powiedział właśnie o nich, przyzwoici, to właśnie jakoś mają taką niechęć do czekają, aż ta fala opadnie, a ona dzięki hejterom niekoniecznie opadnie. Właśnie żyjemy w nowych trochę czasach. Musiałoby nam odciąć internet na rok. Może pandemia, taki lockdown by się przydał internetowi. Gdyby nie było prawdziwej pandemii oczywiście. A póki jest, to mamy, dzięki temu możemy się widzieć. No tak, ale na szczęście są i tacy, a są też, jest rzeczywistość, w której można się chronić, która generuje jakby światy, w którym czujemy się lepiej. I myślę, że dzisiaj jesteśmy w tym świecie, teraz, w tym momencie, w trakcie tej naszej rozmowy, Janku. Na koniec chciałbym zapytać, bo mówiłeś o tych swoich projektach kolejnych. Znam cię dobrze, wiem, że po prostu zasuwałeś przez ten czas i podejrzewam, że masz 7 pomysłów na film kolejnych, plus opracowane różne rzeczy. To nawet nie muszę pytać, bo ja to po prostu czuję i wiem, ale o jakiś konkret, bo były informacje jakiś czas temu, parę miesięcy temu, że będziesz robił pierwszy anglojęzyczny film. Czy to będzie ten rzeczywiście pierwszy twój projekt po tym, jak się skończy, bo to wierzę, że już naprawdę ostatnie tygodnie, może miesiące tego zamknięcia, jak zaczniemy wychodzić i rzeczywiście przedsięwziąć nowe pomysły, to będzie pierwszy ten twój projekt przyszłoroczny już? Proszę, opowiedz na koniec nam o Jana Komasy. Tak. Znaczy jakby mam rzeczywiście kilka projektów i jakaś tak się nawarstwiło przez lata może, bo anglojęzyczny projekt próbuję zrobić w zasadzie od, nie wiem, 7 lat i to mam kilka. Natomiast
teraz dzięki właśnie tej nominacji, ale też głównie dzięki hejterowi tak naprawdę, bo hejtera zobaczyło 10 milionów ludzi na Netflixie, co jest jakąś oszałamiającą liczbą. To są ludzie, którzy ukończyli hejtera w 90%, tak to się liczy. Netflix tak to liczy, więc ta liczba to powoduje, że jakby dużo bardzo ludzi, po prostu to jest takie demo moje, które wisi sobie w sieci, można je w każdym chwili kliknąć i pomyśleć, o, może z tym człowiekiem zrobimy nasz następny film, więc dużo projektów jest przysyłane. Rozmawiam z różnymi aktorami, aktorkami spoza Polski, bo chcą pracować. Myślę, że też pandemia spowodowała, że mniej pracują, więc mają więcej czasu na wreszcie rozglądanie się za jakimiś nowymi formami współpracy i chciałbym rzeczywiście, żeby moim pierwszym projektem po pandemii, bo z tymi projektami jestem jakby z jednym, jestem w zasadzie z dwoma, jestem bardziej gotowy niż z polskim projektem, który oczywiście też mam, żeby ruszyć. Pracuję po prostu nad takim filmem o rodzinie, o podziałach w rodzinie, o podziałach, o tym, jak system, jakby rzeczywistość, w której ta rodzina funkcjonuje, nagle zaczyna z biegiem czasu niszczyć tę rodzinę. I to jest dla mnie jakiś rodzaj horroru. Przyglądam się temu, ten projekt cały czas jakby ewoluuje. Mam producentów Nika Wexlera i Steve'a Schwartza, którzy są producentami na przykład takiego filmu jak Rekwiem dla snu. Więc to takie legendy. I do nich już rozmawiam z nimi od tylu lat, bo im się podobała Sala samobójców. I wreszcie te czasy jakoś spowodowały i hejter, że nagle znaleźliśmy przestrzeń taką absolutnie wspólną. I dlatego to rozwijamy razem. Piszemy już ten projekt, więc mamy scenarzystkę. I chciałbym bardzo, i to jest mały projekt, to jest wszystko ograniczone, dziejące się w małej jakby przestrzeni z rodziną i podglądanie tej rodziny przez jakiś dłuższy okres czasu, jak oni się zachowują, co to z nimi robi. W zasadzie to mogłaby być sztuka, ale fascynuje mnie to, jak lockdown spowodował, że wszystko, co robimy, w zasadzie mogłoby być wystawione na deskach teatru i to jest niezwykłe i to jakoś to mnie, taki lockdownowy projekt, który nawet po lockdownie uważam, że chciałbym po prostu zrobić coś, taki powrót do, jakby moja fascynacja też Romanem Polańskim, jego twórczością, który miał też lockdownowe projekty, bo wiadomo, może jego historia ukrywania się podczas wojny, kiedy ten lockdown w zasadzie był jakby rzeczywistością, tylko kojarzył się tam po prostu z tym, że się można zginąć, jak się wyjdzie, a nie że może się tam. Więc te jego filmy i to zaważyło na tym wyborze, takiego tematu i takich bohaterów, takiego klimatu trochę horrorowego, ale może z przymrużeniem oka troszkę, więc tym, nad tym siedzę i nad tym siedzę każdego dnia w zasadzie. Teraz coraz bardziej, bo myślałem, że jakoś szybciej to będzie, jakby, że myślałem, przyznam szczerze, że ta pandemia trochę spowodowała, że mogłem odpocząć. Potem sam złapałem koronawirusa, więc musiałem odpocząć na dobre. Mój mózg, po prostu nie byłem w stanie niczego przeczytać. Właściwie oglądałem głównie stand-upy i wybory amerykańskie. A teraz wracam z powrotem mentalnie do tego, że zaczynam rozwijać projekty, ten projekt szczególnie właśnie, z taką jakąś nową energią. Mm-hmm. Energią. To życzę Ci, żeby tej energii było coraz więcej, żeby ona Cię nie opuszczała i żebyś jako reżyser tym bardziej w koronie po prostu koronę niósł dumnie i żebyśmy od Ciebie też dostawali rozmaite filmowe prezenty. Gratuluję świetnej pasy i bardzo dziękuję za tę rozmowę i co? I do zobaczenia w Sandomierzu po prostu. Do zobaczenia w Sandomierzu. W ogóle do zobaczenia na żywo. Bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję, Łukasz.